Urząd Marszałkowski zgodnie z rozporządzeniem jako dodatkowe, ale przypominam, szanowni Państwo, dodatkowe kryterium bierze kryterium liczby ludności zamieszkających na terenie, przez które przebiega dana droga. Tak? W tym przypadku te miejscowości, przez które przebiega droga, to miejscowość w naszym odczuciu, miejscowość Domraty i Zwierzyniec Wielki. Droga przebiega przez dwa miejscowości. Proszę zerknąć na to. Domraty i przez Zwierzyniec. Dochodzi do Zwierzęca. I Małowista, oczywiście. Domraty, Małowista, Zwierzyniec. Czy ta droga przechodzi przez jeszcze jakieś miejscowości, szanowni Państwo? Fizycznie, czy są jakieś jednostki osadnicze, przez które przebiega ta droga? Według Urzędu Marszałkowskiego tak. Proszę sobie wyobrazić, tak. I jeszcze przebiega przez Chmielniki i Chmielówkę. To nie ta droga. Pan prezes mówi wyraźnie, że to przecież nie ta droga. Urząd Marszałkowski twierdzi nam, że to jest droga, przez którą to są miejscowości, przez które przebiega ta droga. A wiecie dlaczego? Bo przyjęli interpretację, że kawałek obwodu geodezyjnego Chmielniki i Chmielówka dotyka do tej drogi. Kawałek przylega do tej drogi. Będę bronił zawsze pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Nigdy nie powiem, że w tej materii popełnili jakikolwiek błąd. Dlatego, że jednostki osadnicze i miejscowości, przez które przebiega ta droga, to te, które wymieniłem, a nie Chmielniki i Chmielówka. Jeżeli wiemy z dużym prawdopodobieństwem, że uda nam się w sądzie wygrać sprawę z prawem. Ja mówię to z całą odpowiedzialnością za słowa. Z dużym prawdopodobieństwem mówię, że uda nam się wygrać sprawę w sądzie. Tak jak mówiłem o Kołek Wiłowickim, Jeleń, wszyscy wątpili, że nam się uda wygrać. Tak jak mówiłem o Karczan, że nam się uda to wygrać. Tak samo i tu wierzę, że wygramy z Urzędem Marszałkowskim w sądzie. Jeżeli nie znajdzie na tyle refleksji Urząd Marszałkowski na podstawie naszego odwołania, sam nie uwzględni naszego odwołania. Tak, ta droga to będzie kontynuacja drogi, którą później będziemy od Zwierzyńca do Dąbrowy prowadzić. I nie mogliśmy zejść niżej do Chmielówki, bo to by nie miało logicznego ciągu. Musieliśmy pójść dalej do Dąbrowy i później tam Jaczno, Suszuszolewem, zrobić tamten odcinek. Niestety. Gmina Dąbrowa Białostocka też, tam mieszkają ludzie i muszą mieć inwestycje. Tym bardziej, że wiemy, że na terenie gminy Suchowola robimy 3 duże inwestycje drogowe. To jest kwestia wyboru. To jest kwestia wyboru i pewnych po prostu, no niestety, wyboru mniejszego zła. No właśnie, dużo tutaj słyszeliśmy i słusznie pan wicestarosta zauważył, dużo manipulacji przede wszystkim. Chyba pan starosta jest mistrzem w odwracaniu kotowa. Tyle robimy na tej gminie Suchowa. Ja bym trochę faktów chciał przede wszystkim przedstawić i też się odnieść do tego. Dużo robimy dróg powiatowych, owszem. Jako gmina, ponieważ przejęliśmy je. W ciągu ostatnich 2 lat, no przede wszystkim ta zeszłoroczna schetynówka, o której wszyscy słyszeli w całym województwie, gmina przejęła 7 km drogi powiatowej, do której dołożyła 1 300 000 zł, powiat 360 tysięcy. Kolejna, o której pan wspominał, Ciemne Ostrówek, kolejna powiatówka, to gmina przejęła. To gmina wychodziła z inicjatywy przejmowania tych dróg, bo ciągle oczywiście nie możemy się doczekać, żeby powiat samodzielnie składał te wnioski, szczególnie w ramach schetynówek, bo do tej pory powiat takich wniosków nie składał. Zostaje Wieś Okopy
jedyna droga powiatowa rzeczywiście realizowana samodzielnie przez powiat z dofinansowaniem gminy. I to jest jedyny wyjątek, gdzie gmina i powiat 50-50 się dogadała wejść. Tylko dlatego, że powiat dokłada nam 114 tysięcy, na drugi 140. Jak trzeba wyłożyć po milionie, no to wtedy te proporcje już się zmieniają. Nagle. W każdym razie remont i modernizacja dróg powiatowych jest wysiłkiem, dużym wysiłkiem dla gminy. Przede wszystkim dla gminy, a nie dla powiatu. Jak słyszę, że pan robi te drogi dla nas, to naprawdę, tutaj z tego co mówię, to chyba nie był pan w domu rata, chyba że rowerem, tylko tam chyba rowerem już niedługo będzie można jechać po prostu do tej drogi. Z podsumowania wynika, że na drogach powiatowych powiat zaangażował swoich środków 680 tysięcy, zaś gmina minimum 826, trzykrotnie więcej. Szanowni Państwo, dużo tu słyszymy o zasługach naszych radnych, z gminy Suchowola, radnych Dąbrowa Białostocka, że dbają interesy, pilnują tych interesów. Drogi wypadają z gminy Suchowola. To jest efekt chyba dbania właśnie tych interesów. Właśnie, no więc się pytam, które z radnych powiatowych, z Dąbrowy Białostockiej i z Suchowoli jest przeciwny realizacji tej drogi? Którzy? No właśnie, nikt. A droga znika. Pod pretekstem zmiany rozporządzenia. No zobaczcie, wszyscy są winni. Zarząd województwa, minister, który zmienił rozporządzenie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem najgorsza droga. Zresztą sam pan starosta wie, że przygotowania do tego wniosku trwały już długo. Od praktycznie półtora roku, kiedy została przyjęta strategia, to droga w Chmielnikach była. I zwierzęczna łowista. Później były próby wyrzucenia jej. Na szczęście Jerzy Omielan dostrzegł to w pole. A więc to, czy to jest przypadek, że te drogi tak znikają, nagle pojawiają się i z okazji to znowu znikają? W przypadku tej drogi z Prowo mamy tutaj kilkanaście stron wywodów prawniczych, które nam przedstawiono. Sprawa jest banalnie prosta. Trzeba było dostarczyć zaświadczenia z obrębów ewidencyjnych, które znajdują się przy tej drodze. Już! Przecież wezwanie również dotyczyło konkretnych miejscowości. Wy pewnie też pisaliście we wniosku miejscowości Mielówka, Chmielniki, Zwierzyniec. I trzeba było dostarczyć po prostu zaświadczenie z tej miejscowości. No, tego nie zrobiliście. Jako jedyna beneficjent na kilkadziesiąt innych beneficjentów, którzy złożyli wnioski do Prowo. I teraz szukanie winnych w Urzędzie Marszałkowskim jest jakieś kuriozalne po prostu. Kuriozalne. Ten rekord prawniczy tym ludziom tej drogi nie zrobi tak naprawdę. I wiara w to, że no już znamy wyrok, no nie, ci ludzie oczekują konkretnej decyzji. Czym w takim razie dzisiaj jesteśmy w jakiej sytuacji? Czymże dzisiaj jest w takim razie? To, że jest nadzwyczajna sesja, gdzie osoba pod adresem starosty rzuca tak poważne zarzuty o funkcjonowaniu powiatowego urzędu pracy. Słyszymy teraz o poważnych zastrzeżeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej. Też pamiętamy o masztach, słynnych masztach na przykładach powiatowych, na których miało być urządzenie pomiarowe do ruchu. Kosztowało to chyba około 20 tysięcy złotych, tak, z naszych podatków. No wiemy, kto tam wisiał. Urządzeń pomiarowych nie było, chyba że to były urządzenia pomiarowe. W takim razie, co ja mam się powiedzieć, panie starosta? Co mam powiedzieć? Chwić do Wołodyjowskiego? Czas najwyższy są dzisiaj obecni mieszkańcy. To nie są barany. To nie są barany. Ci ludzie tu przyjechali walczyć o swoje, bo walczą o tę drogę już od kilkunastu lat. Tymczasem ciągle słyszą, że ta droga może jeszcze poczekać, bo są jeszcze gorsze jakieś. No. Nie ma gorszej drogi. Ta, która jest, dzisiaj objechaliśmy ją z mieszkańcami obu gmin, jest w fatalnym stanie i to trwa już dłuższy czas. Dłuższy czas. Najgorsze jest to, że dał pan światełko w tunelu tym ludziom i wylał na nich kubeł zimnej wody po prostu. Obiecanki, tworzymy projekty, no właśnie, wywalamy prawie 100 tysięcy złotych wspólnie z Dąbrową na robienie projektu, który ma iść do kosza. Dzisiaj również z mieszkańcami
uzgodniliśmy, że czekamy na konkretne decyzje. Wiemy, że do 15 września jest termin składania wniosków na schetynówki. Wiemy, że również powiat nie wykorzystał swojego limitu w ramach PROW-u, bo złożył 3 wnioski, oprócz tego jednego wniosku wspólnego z Domborową Białostocką i z Suchowolą, odpadł jeszcze wniosek kolejny z Nowego Dworu, z tych samych błędów. Pozostał tylko jeden, Okopy, bo tam się nie można już było pomylić, tam jest tylko jedna reszta. Natomiast ja nie chcę analizować tego, co było tego przyczyną. Tak jak pan mówił, biorę to na siebie. Nie, już dzisiaj pan się z tego wykręca, w ostatniej sesji. Biorę to na siebie, jestem odpowiedzialny, tak. Dzisiaj słyszymy zupełnie co innego. Pan poseł Baszko już okazuje się, że jest odpowiedzialny za to. No, coś takiego, no. Powiat Sokółski nie wykorzystał swojego limitu jeszcze w ramach. Ma jeszcze okazję to zrobić. Ale ci ludzie długo czekać nie będą, tak naprawdę. I oczekują od tego, że do 15 września pojawi się we wniosku doskonałym właśnie ta droga. Ona praktycznie ma ogromne szanse być w czubie do realizacji, ponieważ, jak sam pan wskazał, łączy drogę krajową, drogę wojewódzką. Jest tam mnóstwo miejscowości, pewnie śnią się już panu, pewnie już od dłuższego czasu. Ta Chmielówka, ta Chmielniki, ta Małolista. Będzie łatwiej zapamiętać później przy uzupełnianiu. Ale naprawdę, proszę wysłuchać tych ludzi i potraktować ich wizytę poważnie. Ja proponuję rozwiązanie, tak powiedzmy na szybkiego. Jeżeli dana droga już została odrzucona, to ja proponuję tutaj wspólnie z gminą Suchowola partycypację w kosztach i zgłoszenie ponowne drogi do Muraty, Małowista, Zwierzyniec, później w drodze Bagny, no i Chmielniki, Chmielówka, jako jeden wniosek. Jeżeli by zarząd powiatu byłby skłonny do tego, rozwiązałoby to cały problem. Do Schetynówki na przykład. Jeżeli się zarząd by zgodził na to, bylibyśmy zadowoleni, zakończyłby to, myślę, że wszelkie konflikty, tylko prosiłbym naprawdę o dokładne interpretowanie tego, bo pan stawia swoje stanowisko, Urząd Marszałkowski swoje. Czy pan myśli, że tutaj mieszkańcy obchodzi stanowisko pana, że oni chcą mieć drogę? Z chwilą, kiedy nas poproszono o uzupełnienie tej dokumentacji, tak jak zgodnie z tą notatką, jakby pan ją dokumentuje przeczytał, no to uzupełniliśmy, tak panią, na drugi dzień została dostarczona komplet dokumentacji. Panie Aniu, proszę potwierdzić to, tak? Powiatowy Zarząd Dróg na drugi dzień po prośbie Urzędu Marszałkowskiego dostarczył. Tylko, że później Urząd Marszałkowski niestety, pomimo tego, że nas prosił, się już rozmyślił. Powiedział, że to co, że prosiliśmy i tak wam nie przyznamy. Nie, pan. No to jest ta różnica. I to jest właśnie to postępowanie, o którym ja mówię, że jest no niestety, ale nie właściwe i nie naruszające pewne zasady i reguły. Jeżeli chodzi o przekazywanie dróg szanowni państwo, dla gmin, czy też wspólna realizacja z gminami, no przecież, szanowni państwo, mamy 1000 kilometrów dróg, jak powiat. Jak budżet mamy okrojony, tak? Mamy taki budżet, jaki mamy. Jak my moglibyśmy samodzielnie jakąkolwiek drogę wykonywać, gdybyśmy wspólnie tego nie realizowali z gminami? No właśnie jest istota, że wykonujemy to wspólnie z gminami. Dzięki temu możemy realizować bardzo dużo inwestycji. Tylko prosimy o jedno gminę, żebyśmy byli traktowani na zasadzie partnerskiej. Że jeżeli jest odbiór tej drogi, tak, no to wspólnie odbierzmy ją, tak? Podziękujmy poprzedniemu burmistrzowi, tak? Oddajmy tym ludziom, którzy to wykonali, zaprośmy poprzedniego burmistrza, bo to on wniosek złożył, tak? I tak dalej. Tylko tyle i aż tyle, tak? Wykorzystamy tą drogę odwoławczą, przejdziemy całą procedurę, następnie złożymy wniosek również na Schetynówkę. Jeżeli chodzi o Chmielniki, Chmielówkę, w najbliższym czasie się zastanowimy, co z tym robić, tak? Na zarządzie usiądziemy, nie mogę teraz państwu powiedzieć, dać gotowej odpowiedzi, tak? I gotowej recepty na rozwiązanie tego problemu. Natomiast na pewno na zarządzie i z powiatowym zarządem dróg zastanowimy się, co z tym robić.